pewien bardzo mroźny ranek, gdy Mikołaj smacznie spał, dźwięk dzwoneczków go obudził, do pobudki sygnał dał. Jeden z elfów dość nerwowy na zegarze skupił wzrok. Wstawaj, święty Mikołaju, bo się kończy stary rok. Wkrótce gwiazdki przyjdzie czas, każde dziecko chce prezenty, bardzo potrzebuje nas. Ale jeszcze trochę śpiący jestem, daj mi chociaż minut pięć. Mam już przecież swoje lata i na odpoczynek chęć. Co ty mówisz, Mikołaju? W sile wieku jesteś gość. Kiedy słyszę takie słowa, zaraz mnie ogarnia złość. Dobrze, dobrze, zaraz stanę. Ale najpierw bym coś zjadł. Chyba nie chcesz, drogi elfie, abym w pracy z głodu padł. Już śniadanie jest gotowe. Żonę kochającą masz. Są ciasteczka, jest kawusia. Może za to buzi dasz? Widzę, żeś przygotowany. Ten sam styl przez cały rok. Że ty nosisz wciąż te ciuchy. To jest dla mnie wielki szok. A co ci się nie podoba? Fason, kolor, może krój? Spójrz na siebie, mój kolego. Jaki ty masz dziwny strój? Coś za długo chyba spałeś. Już na zmiany nadszedł czas. Spójrz, co ludzie teraz noszą. Moda nie dotyczy nas. Tylko zobacz, drogi szefie, co na tobie dzisiaj jest. Szybkie auta, niezłe ciuchy. Dobrze jest mieć szeroki gest. Fantastycznie, co za klasa! Całkiem nowy wygląd masz i tak szczupło w tym wyglądasz. To widzę, że ty się na modzie znasz. Teraz jesteś nowoczesny, bardziej ziemski wygląd masz. Wyrzuć ten czerwony kubrak. Już na zmiany nadszedł czas. A i dzieci to docenią, że na czasie nosisz strój, że wyglądasz jak ich idol. Chodźmy, przyjacielu mój. Już Mikołaj z pomocnikiem z prezentami niosą wór. Wigilijny mroźny wieczór słychać w tle kościelny chór. Ludzie idą do swych domów, wszędzie światła, lampek, blask, zapach potraw i choinek, a w kominkach ognia trzask. Wśród tych ludzi uśmiechniętych nasza dwójka raźno mknie. Moc prezentów chcą rozdawać, ale coś dzieje się źle. Chodź tu do mnie, drogie dziecko. Ja dla ciebie prezent mam. Mam tu misia i laleczkę. Co byś chciała, to ci dam. Co pan sobie wyobraża? Nie zaczepia dzieci się. A ty z obcym nie rozmawiaj, bo nie tak uczyłam cię. Co pan stoisz tak na środku? Mało pan chodnika ma? Ludzie spieszą się do domu. Idź pan stąd, bo będę zła. Co się dzieje, drogi elfie? Nie poznaje mnie już nikt. Mych prezentów ludzie nie chcą. Może już mój urok znikł? Nic się nie bój, Mikołaju. Wszystko pod kontrolą mam. Odwiedzimy dzieci w domach. Tam nas przyjmą. Gwarancję dam. Kto tam? Witaj, moje drogie dziecko. Mamo, przyszedł jakiś pan. Dobry wieczór. Pan do kogo? Ja prezenty dla was mam. Za prezenty dziękujemy. Wiem, że sprzedać pan coś chce. Akwizytor w czasie gwiazdki? Czy to wam opłaca się? Nam prezenty da Mikołaj. Panu podziękuję już. Ale kiedy on się zjawi? On z pewnością jest tuż, tuż. Co mi teraz powiesz, elfie? Nawet ty masz dziwny wzrok. Wzięli nas za jakichś obcych. To jest dla mnie wielki szok. Nie zrażajmy się tak szybko. To dopiero pierwsze drzwi. Zaraz przyjmą nas z radością. Ja to wiem. Zaufaj mi. Obyś prawdę lepiej mówił, bo przeczucia mam już złe. Że twój pomysł z nowym strojem nie spodobał ludziom się. Stoją smutni, zadumani. Chyba popełnili błąd. W nowym stroju nie pasują do tradycji świąt. Mamo! Ja chcę Mikołaja! Chcę prezentu! Wszystko będzie w swoim czasie, jak to wigilijną noc.
Najpierw trzeba wziąć opłatek i życzenia złożyć tym, których kochasz i szanujesz, życząc zdrowia, szczęścia. A jak zwykle po kolacji miły gość odwiedzi nas. Siwy pan w czerwonym stroju, co szeroki nosi pas. Dużą czapkę, siwą brodę i prezentów niesie wór. To najmilszy grubas w świecie, co saniami zjedzie z chmur. Nic już nie mów, dobrze radzę, bo pomysły głupie masz. A ja stary się nabrałem. Jaką teraz radę dasz? Czas nam wracać i strój zmienić. Moda nie dotyczy nas. A tradycja jest tradycją. Dla niej się nie licz czas. Święty.